witajcie, Happy 40 z Supraśla. Tak jak obiecałam, jestem w Supraśle u Magdy. Coś mi dzisiaj zafundowała, ale za chwilę się przekonamy. Gdzie? Ona jeszcze nie wie, że przyjechałam. To jest wejście do Madzi. Cześć, kochanie. Przyjechałaś cudownie. Przyjechałam. Zobacz. Muszę ci wszystko pokazać i wszystko opowiedzieć. No to dotarłam do tego Supraśla, jak widzicie. Jest Magda. Cześć. To niech teraz nam trochę chociaż powie cokolwiek. Co tutaj było? Co tu się działo? Gdzie ty byłaś przez tyle czasu? Moi drogie, przede wszystkim cieszę się, że za pośrednictwem Dorotki mogę też was zaprosić do tego, nad czym pracowałam przez ostatnie kilka miesięcy. Jesteśmy w tej chwili w Supraślu, przy ulicy Zacherta 14/5. Dobrze zapamiętajcie ten adres. To jest klinika Supramed. Ja, wiecie, uwielbiałam jeździć po różnego rodzaju spa, po różnego rodzaju takich miejscach, tak jak każda kobieta. Pomyślałam sobie, kiedyś sobie tak wymarzyłam, w 2008-2009 roku, że chciałabym mieć coś takiego swojego. To moje marzenie dojrzewało. I w końcu pewnego pięknego dnia z moją wspólniczką napisałyśmy sobie dotację na sfinansowanie właśnie takiej kliniki, marzenia. Na spełnienie marzenia. Słuchajcie, dotacja, która spełnia marzenia. Dokładnie. Więc powstała klinika ginekologii estetycznej, medycyny estetycznej i kosmetologii, nazywa się Supramed. Zapraszam was tutaj gorąco. Za chwilę pokażę Dorotce, co my tutaj żeśmy nabroiły, jakie mamy urządzenia, jakie mamy technologie, ale też mam coś dla ciebie. No właśnie wiem, że masz coś dla mnie, to już mi mówiłaś przez telefon. Ja się trochę boję, ale ufam ci. Wierzę ci, ufam. Dziękuję ci bardzo. Wiecie, że lubię się nad Dorotą pastwić psychologicznie, a tym razem nie ja się będę pastwiła. Czyli jak zawsze będę króliczkiem Magdy. Słuchajcie, obeszłam całą klinikę wszerz i wzdłuż. I muszę wam powiedzieć jedno, jeśli szukacie takiego miejsca tylko dla siebie, takiego, w którym będziecie anonimowe, miejsca, które będzie kameralnie, gdzie oddacie się w bezpieczne ręce tutaj pań kosmetyczek, kosmetolożek, lekarzy i wszystkich innych tutaj specjalistów, to powiem wam, że to miejsce akurat jest naprawdę godne polecenia. Ja tutaj czuję się znakomicie, nie dlatego, że Magda tutaj rządzi, ale przeszłam sobie, zostawiłam Magdę w spokoju, przeszłam się tutaj po wszystkich kątach i powiem wam, to jest to, czego ja szukałam. Ja tu się czuję genialnie i wszystkim wam, dziewczyny, serdecznie polecam. Właśnie weszłam do Magdy gabinetu. Właściwie nie wiem, czy to do Magdy. Nie do mnie, ale chodź, pokażę ci. Ale właśnie chciałabym wam tutaj pokazać, co ona tu wyczarowała. Cześć, Madziu. Cześć. Słuchajcie, zgromadziłam w jednym miejscu wszystkie moje skarby, żeby wam pokazać, nad czym ja tak ostatnio pracowałam intensywnie. Obiecała, że dzisiaj powie wszystko. Tak. To co, Dorotka? Chcesz zobaczyć, co ja tutaj namodziłam? Pewnie, że chcę. No dobra, no to zobacz. Znaczy, mam tutaj. Ja dzisiaj z kijka nadaję. Trochę pewnie będzie dziwnie. Przedstawiam wam tego oto dżentelmena. To się nazywa, ten dżentelmen nazywa się Geneo by Polygen. To jest urządzenie do odmładzania, to są świetne bankietowe zabiegi do takiego efektu wow. Przychodzicie, robicie zabieg tym właśnie urządzeniem i wychodzicie jak nowe. Przed weselem, przed imprezą, czy jeżeli macie, jesteście zmęczone, chcecie odpocząć, Polygen, kapsułka, koktajl, wtłaczamy to bardzo głęboko w skórę. Zobaczymy, wylosujemy jakiś zabieg dla Doroty za chwilę. Dziewczyny, to jeszcze jedno. Jak idziecie do mnie na makijaż, najpierw do Magdy, do tego dżentelmena, poproszę, dobra? Będzie zupełnie inaczej, na pewno mi się wykonywało makijaż. Także zapraszam do Magdy. Tu mój ulubieniec. To jest laser Zafiro. To jest urządzenie, którym rozprostujemy każdą zmarszczkę. Zmniejszymy tutaj wiotkość ramion. I tutaj, dziewczyny, coś, co ja polecam ze względu na to, jak tutaj jest. Ja się odchudzam. No i wiadomo, że jak się chudnie z dużej wagi, to ta skóra czasami nie zdąża za naszą dietą. Laser Zafiro
To jest laser, który pomaga obkurczyć skórę, włókna kolagenowe i też powoduje namnażanie się później taką dodatkową produkcję tych włókien kolagenowych. Więc jeżeli zrzucę ten mój bagaż, to moja skóra może nie nadążyć i wtedy za firkiem ciach, ciach, ramionka, twarz, te wszystkie. To nie jest urządzenie do odchudzania. To jest urządzenie, które ma poprawić jakość naszej skóry i poprawić jakość włókien kolagenowych. O jest. Do odchudzania to mamy dla nas, coś do odchudzania mamy fale radiowe tutaj w Geneo też. Ale to, słuchajcie, najlepiej to przyjdziecie, moje dziewczyny, wszystko wam wytłumaczą. Ale jestem ciekawa, za nią nie nadążam, słuchajcie. Chodźcie. I tak trudno mi nagrywać się dziewczyny z kija. Co tutaj masz? Ten pan jest duży. To jest dziewczyna. O, przepraszam. To jest moja gwiazda. To jest moja gwiazda, nazywa się Mona Lisa. I to jest coś, o czym opowiadałam Dorocie, a to jest takim tematem w Stadium, ale wiecie, że my jesteśmy od tabu. Mona Lisa jest laserem frakcyjnym, który ma trzy funkcje. My go używamy do zabiegów ginekologii estetycznej, do zabiegów dermatologicznych, ale też do opracowywania... Czyli taki kombajn. To jest kombajn, ale to jest bardzo zaawansowane urządzenie. I tutaj, słuchajcie, robimy coś, czego nie robi nikt inny na wschód od Wisły i na północ od Lublina. Wiecie co, tak a propos tabu. W momencie, kiedy urodzimy trójkę dzieci, kiedy jesteśmy w okresie menopauzy, czyli po tej 40, bardzo często nasze życie seksualne... Ja tam nie jestem w okresie menopauzy. Ale za chwilę będziesz. No, ale chwilę. Bardzo często jakość naszego życia seksualnego spada. Pojawiają się też problemy u tak naprawdę dużej ilości kobiet z nietrzymaną moczą. To jest temat wstydliwy, o tym się nie mówi, bo przecież wszystkie musimy być piękne i młode. A tak nie jest. Nie jest taki, nie ma się czego wstydzić. Są zabiegi ginekologii estetycznej, które radzą sobie z tym. Mona Lisa jest takim urządzeniem, które załatwia sprawy... Wiesz co, kojarzy mi się nazwa, Mona Lisa. Tak. Będę piękna. Będę piękna i uśmiecham się w sposób taki, wiecie, niejednoznaczny, tajemniczy. Leczy nietrzymanie moczu, oczywiście no nie wyleczy, wiecie, to nie jest różdżka, to jest też laser, ale to nie jest światła różdżka, która odwróci wszystkie nasze problemy, ale na pewno wspomaga leczenie nietrzymania moczu. Służy do obkurczania ścianek pochwy, tam gdzie jest rzeczywiście jakieś takie rozluźnienie. Ja mam wrażenie, że ona jest po medycynie, dziewczyny. Słuchajcie, pracują tutaj u mnie w Supramedzie fantastyczni lekarze. Ginekolodzy, dermatolodzy, pracują fantastyczne kosmetolożki, za chwilę jedną z nich poznacie. Przyjedźcie, zapraszam, z każdą z was, każdym z was na pewno porozmawiają i na pewno doradzą, co mają zrobić. Ja w dzisiejszym odcinku chciałabym też przekazać dla was pewną niespodziankę. Tak, oczywiście lubimy niespodzianki. Słuchajcie, rozlosujemy trzy zaproszenia na indywidualnie dobrany zabieg, tutaj u nas w klinice, dla tej z pań, która pod postem Dorotki na Facebooku albo na YouTube, nie wiem czy się daje na YouTube, ale na Facebooku, zamieści najładniejsze zdjęcie swoje z Supraśla. A to może być w każdym innym miejscu w Supraślu? W każdym innym miejscu w Supraślu. Czyny, na tą chwilę, tylko od razu wam mówię, jest ciężki dojazd. Dość długo jechałam, ale myślę, że warto przyjechać i wstawić piękne zdjęcie. Tak, czy słuchajcie, ale dziewczyny mogą cię odwiedzić tutaj, zajechać. Oczywiście, ja zapraszam, w ogóle zapraszam was gorąco. 18 listopada będzie powszechny dzień otwarty, podczas którego będziemy pokazywać to, co się dzieje w naszej klinice, będziemy o tym opowiadać. Przygotowałyśmy też bardzo fajne zniżki i rabaty dla tych pań i panów, którzy się zapiszą w ten dzień na nasze zabiegi. Więc zapraszam 18 listopada od rana do godziny 17. Jesteśmy tutaj dla was. Przyjadę. Słuchajcie, zapraszam do Supraśla, dziewczyny. Robicie zdjęcia, wysyłacie w poście, prawda? Dobra, to teraz zdradź mi, co knułaś i co uknułaś na mnie? Bo wiem, że tutaj przygotowała mi jakąś niespodziankę. Tak. Ja się oczywiście boję, bo nie wiem, co ona chce mi zrobić. Ja tego nie będę robiła, się w ogóle na tym nie znam. No dobra, ale możesz mi zdradzić, co to jest. Tak, nie powiedziałam o jeszcze jednym urządzeniu. Mamy jeszcze jedno urządzenie, które się nazywa Plasma IQ. Jest to urządzenie, które służy do... jest zastępstwem do fibroplastyki. Fibroplastyka to jest wycinanie... Same trudne słowa. To prawda. Bądź kiedy mamy opadającą powiekę, bardzo często... O, to bardzo często dziewczyny w tym wieku nam się przytrafia. Ta powieka już nie jest taka sprężysta. Ja mam z tym bardzo duży problem. Dlatego właśnie pomyślałam o tobie, jeżeli chodzi o Plasmę IQ.
Czyli dostrzegłaś moje zwisające powieki? Nie, ty mi o tym powiedziałaś kiedyś. Natomiast fibroplastykę operacyjną można zrobić dwa razy w życiu, bo jak ją zrobimy częściej, to po prostu oko nam się nie będzie zamykało. Będziemy spać z otwartą powieką, naprawdę. Nie, to się nie da. Natomiast jeżeli chodzi o plazmę, plazmę można powtarzać często do osiągnięcia efektu. Po pierwszym zabiegu widać efekt, ale koniec gadki, bierzemy się do roboty. Ale co, że zrobimy teraz? Ci zabieg. Teraz? Boli? Mów prawdę. Słuchajcie, no... Troszkę boli, ale będzie znieczulenie. Jezu, ja się boję. Ja mam bardzo niski próg bólu, wszystko mnie boli, wyrywanie brwi mi boli. Kochanie, oddaję Cię w najlepsze, najdelikatniejsze ręce w mojej klinice, do cudownej Julii, która jest przedelikatna, przeprecyzyjna. Dobrze, będziesz zaopiekowana. Tak, poddaję się. Dziewczyny, będę w trakcie nagrywała, więc będziecie widziały na żywo, czy boli, czy nie boli. Ja naprawdę jestem bardzo wrażliwa na ból. Mogę zachowywać się niecenzuralnie, bo będzie mnie pewnie bolało. Damy radę. Wybaczcie mi, proszę. Damy radę, są znieczulenia, naprawdę poradzimy sobie. No i oczywiście zapraszam do Supramedu i zapraszam na www.klinikasupramed.pl. Ona mi zaraz tam będzie kazała pewnie się położyć. Dobrze? Dobrze myślę? Dobrze myślisz, wskakuj, a ja wołam Julię. Dobra dziewczyny, do zobaczenia za chwilę. No to co, szlafroczek. Bardzo gustowny, dziewczyny. Proszę usiąść. To jest nasza Julia. O Jezu, boję się, naprawdę. Nie bój się, będzie dobrze. Dziewczyny, strach w oczy zagląda. Ja puszczę. Wiecie co, dzisiaj robiłam bardzo krwiste rzeczy. Potwory, wampiry, zombiaki. Ale to chyba jest straszniejsze niż oni. Nie bój się, będzie dobrze. Naprawdę jesteś w najlepszych rękach możliwych. I proszę się przesunąć wyżej. Wiem, Madziu, ufam Ci, ale i tak się zmieni. Może wiecie co, dziwnie mi nagrywam się z kija. Chcę, żeby było wszystko i prawdziwie, tak jak się umówiliśmy. Będzie prawda. Jestem tu, jestem, będę Cię trzymała rękę. Tak, Magda, nie widać, nie widać, o. Jest Magda. Nie wiem, jak to później będzie do montażu, bo nagrywam się po prostu w dziwne sposoby. Zabieg plazmą IQ nie jest dla każdego. Tutaj działamy łukiem prądu elektrycznego i skracamy, powodujemy, że skracają się białka w naszej skórze i one się obnawiają, skurczając skórę. Tak naprawdę stosujemy ten zabieg do fibroplastyki, czyli do zastępstwa właśnie tego wycinania powiek. Mam pytanie, czy ten zabieg trzeba powtarzać, żeby ileś razy, żeby ta powieka naprawdę była aż taka fajna, sprężysta, czy wystarczy ten zabieg? Już po pierwszym zabiegu jest efekt. Ale lepiej w serii, tak? Aczkolwiek tak, każdy zabieg najlepsze efekty przynosi w serii. W zależności od tego, jak się zachowa Twoja skóra, bo po pierwszym zabiegu do 30% nawet możemy uzyskać skurczenia tej skóry, tych włókien, sublimacji, tak? Julia umie te wszystkie mądre słowa, ja nie umiem jeszcze do końca uczyć. To jest fajna rzecz, jak mi się tak powieka wyprostuje, to ja dopiero będę mogła Was uczyć makijażu oka. Teraz Julia zaznacza obszar, na którym będzie pracowała plazmą. Pokażemy później Dorotce, jakie to są obszary, żeby zobaczyła, która część powieki będzie opracowywana. Pamiętajcie, że jesteście asymetryczne i zawsze jedna część tak. Bardziej nam się jakby starzeje. No i tak rasuje to widzę już. Widać, nie? Ale od czego to zależy? Od tego, że śpimy na przykład na prawej stronie. Od asymetrii ogólnie. To jest asymetria, wiesz, pół twarzy nam się zawsze szybciej starzeje. Dziewczyny, jak się sobie poprzyglądacie w lusterku, chociaż nie wiem, czy to powinniście robić, to zobaczycie, która część Was jest starsza. Teraz znieczulamy Dorotkę. Na razie jest przyjemnie. Wszystkie kobiety lubią wyglądać pięknie, oprócz mnie chyba. Ale zobaczcie, jakie to jest zaufanie. Zobacz, ja na Dorotce eksperymentuję nieustannie. I testy jakieś psychologiczne, tak, i eksperymenty na głowie, i eksperymenty na twarzy. Zaufanie. Całe życie jestem jej królikiem. Doświadczalnym. Może nie wychodzisz na tym tak strasznie źle. Tak, grunt to mieć przyjaciółkę. O Jezu. Nie bój się, nic nie będzie bolało, jesteś znieczulona. Sam zabieg ile czasu trwa? 20 minut, tak do pół godziny. Czyli jedna 10, drugie oko 10. Może damy radę.
czujesz? Czuję. Boli? Nie. No widzisz, takie ukłucie, prawda? Żartuję. Naprawdę nie boli. Czy to będzie cały czas tak? Czy pani Julia kłamie? Zobaczysz później na filmie, co się dzieje z twoją powieką. Chyba nie chcę tego oglądać. Muszę wam powiedzieć, że ja, gdzie ja zawsze jestem histeryczką, wszystko mnie boli, wyrwanie brwi boli, to nic nie boli. Czuć tylko taki nieprzyjemny zapach palonej skóry, ale naprawdę nic nie boli. Mogę przyjść następnym razem bez stresu i zrobić kolejny zabieg. Abym tylko miała piękne powieki. Będziesz miała, będziesz. Jestem po zabiegu. Wcale nie bolało. Jezu, nawet nie wiem co powiedzieć. Wyglądam pewnie koszmarnie. No ale cóż, my takie kobiety jesteśmy. Pani Julii, dziękuję bardzo, bardzo mocno, bo naprawdę dziękuję. Pani Julia, widać Panią Julię, widać, widać, bo ja sama z kija tylko tak nagrywam. Więc mam nadzieję, że, znaczy ja wrócę, na pewno wrócę na kolejny zabieg. Dziewczyny, tak jak Magda powiedziała, polecę serię i robimy serię. Ja tu wrócę, za ile powinna wrócić Pani Julia? Za miesiąc. Dobra, wracam za miesiąc. Tymczasem możecie się pośmiać ze mnie, jak wyglądam. Podobno spuchnę do jutra. Witajcie, obiecałam wam, że pokażę się, jak wyglądam rano. Tak, właśnie tak wygląda Frankenstein. Okropne są te oczy, popatrzcie. Wstałam zapuchnięta, tak jak Magda obiecała. Ufam jej, wiem, że cały zabieg, jeśli chodzi o efekt końcowy, będzie na pewno fajnie wyglądał. Natomiast tak jak mówiłam, pokażę wam się rano, jutro również wam się pokażę. Dzisiaj jest wszystko strasznie mocno spuchnięte, staram się tego w ogóle nie dotykać. Proponuję wam, moje drogie, na drugi dzień wziąć wolne, jeśli macie taką oczywiście możliwość. Ja niestety takiej możliwości nie miałam, mam dzisiaj zajęcia, ale prowadzę je z fajnymi kobitkami, więc myślę, że się tutaj na mnie nie pogniewają, że wyglądam koszmarnie, ale i tak wymyśliłam taki mały kamuflaż. Idę do pracy w okularach. Jutro również postaram się pokazać wam, co się dzieje z moimi oczami, żebyście wiedziały, czy wziąć jeden dzień wolnego, czy wziąć dwa dni wolnego. Także do zobaczenia jutro. Miłego dnia. Drugi dzień po zabiegu. Obiecałam, że pokażę się wam, jak wyglądają moje oczy. Oczywiście ukrywałam się wczoraj cały dzień pod okularami i jak nie zdejmowałam ich, to raczej nikt tego nie zauważył, że jestem po zabiegu. Chociaż w dzień, powiem wam szczerze, że wyglądało to lepiej. Opuchlizna troszeczkę zeszła. Natomiast wstałam dzisiaj rano, ona jest, pojawiła się znowu, ale i tak uważam, że jest trochę lepiej. Mam wrażenie, jakby ona się troszeczkę też na dół tutaj przesunęła. Nie wiem, czy widać to. No, jest lepiej, ale dwa dni wolnego proponuję wziąć. Albo zrobić zabieg po prostu na weekend. Także ukrywam się dzisiaj po raz kolejny pod okularami, a wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Tak jak obiecałam, po 7 dniach pokazuję wam, jak wyglądają moje oczy. Jest zdecydowanie lepiej. Wiem, że po 3 zabiegach, bo jestem dopiero po pierwszym, będzie naprawdę super. I póki co, mając 40 lat, myślę, że jeszcze jest za wcześnie na jakieś agresywne zabiegi w stylu wycinanie górnej powieki. W tej chwili laser, 3 zabiegi i będzie, myślę, super, a z wycinaniem poczekajmy, moje drogie. Myślę, że po 50, po 60... Jak najbardziej, ponieważ tamten zabieg, ten bardzo inwazyjny, można wykonać tylko podobno 2 razy. Więc jeśli zrobimy to po 40, po 50, to co my zrobimy po 60? Także jak najbardziej laser, jeszcze raz laser. Myślę, że zobaczycie jeszcze mnie, jak będę po 3 zabiegach wyglądała. Na pewno pokażę się wam w którymś tam odcinku. Także oglądajcie mój profil, subskrybujcie mój kanał i zapraszam. Happy 40!